Jestem z Puls Biznesu. Dzień dobry, moim gościem jest Robert Kubica, kierowca rajdowy, kierowca wyścigowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku, od Twoich początków sportowych. Zaczynałeś od gokartów, gdy miałeś 6 lat. W jednym z wywiadów, gdy miałeś 14 lat, powiedziałeś, że marzysz o Formule 1. Więc jak widać, Twoje marzenia się spełniły. Jak do tego doszło? Jak to zrobiłeś? Jak zostałeś sportowcem? I jakie były takie przełomowe momenty, czy najważniejsze momenty? Kiedy uświadomiłeś sobie, że jesteś w stanie dojechać na ten szczyt. No tak, e, pytanie skomplikowane, ale sam fakt oczywiście droga była bardzo długa. E, tak jak powiedziałaś, zaczynałem bardzo wcześnie. E, tak naprawdę zacząłem w wieku 4,5 roku, e, nawet nie miałem 5 lat, od małego samochodziku. E, miał silnik spalinowy. E, jeździłem tak naprawdę na placach e, koło mojego osiedla pomiędzy słupkami, pomiędzy butelkami wypełnionymi piaskiem. W wieku 6 lat dostałem pierwszego karta. Niestety, mówię niestety, ponieważ przez tak naprawdę 4 lata go trenowałem, ale trening czyni mistrza i myślę, że niestety brak wyścigów, ponieważ dopiero licencję mogłem dostać w wieku 10 lat, ale tak naprawdę to mi pomogło i dało mi szansę potrenowania, trenowania. Umówmy się, że podkreślałem, chciałbym, że karting i ogólnie sport samochodowy, a szczególnie karty, w dawnych latach były sportem bardzo egzotycznym. Kiedy później w późniejszej fazie wyjeżdżałem za granicę w 1998 roku, czyli jak miałem 13 lat, po trzech sezonach startów w Polsce wygraniu, nie wiem, chyba nawet 5-6 tytułów mistrza Polski wyjechałem za granicę. Do Włoch. Dlaczego Włochy? Ponieważ jest to jakby kuźnia kartingu. Najwięksi producenci wózków kartingowych, podwozi, silników właśnie są we Włoszech. Dawniej te mistrzostwa były no, najtrudniejszymi mistrzostwami. I można powiedzieć, że moim takim pierwszym momentem, kiedy zrozumiałem, że jestem całkiem w tym dobry. Że jesteś do tego stworzony? Tak naprawdę. Dużym sukcesem według mnie i, i takim kluczowym e, aspektem tej całej mojej drogi i dzieciństwa mojego, e, oczywiście, byli rodzice, ale też e, jak do tego podchodzili. E, nie ukrywam, że e, miałem ogromne wsparcie e, ze strony rodziców. E, włożyli w to sporo pracy, wysiłku, pieniędzy. E, poświęcili tak naprawdę e, wszystko dla mnie. E, oczywiście, dopóki jeździliśmy w Polsce, E, to wszystko miało jakieś dużo mniejsze koszty. E, w wieku 13 lat wyjechaliśmy za granicę e, i tak naprawdę pierwsze wyścigi e, jeździliśmy samochodem, nawet e, takim minibusem, e, gdzie woźliśmy cały sprzęt. E, tak naprawdę pan Jurek Wrona, czyli mój mechanik, ja w środku, czyli byłem najmniejszy, e, i mój tata. E, pojechaliśmy na pierwsze wyścigi do Udżento, to jest e, w obcasie Włoch. E, sporo kawałek drogi. E, I... I tak naprawdę chyba tam zrozumiałem, że jest całkiem nieźle. Pamiętam taki moment, gdzie e, po pierwszych czasówkach, czyli jakby e, sesji e, kwalifikacji, e, zjeżdżaliśmy do parku zamkniętego, już ta sesja się skończyła, był taki monitor, nawet to nie był monitor, tylko telewizor. E, no i oczywiście wyniki. I ja zapamiętam, że zacząłem patrzeć od samego dołu, czyli jakby tam idę do góry, do góry, do góry, tak doszedłem. Do dziesiątego miejsca, mówię, no nie mam mnie, muszę jeszcze raz spróbować. Idę do góry, do góry, do góry. I tak naprawdę moją pierwszą sesję skończyłem na piątym miejscu, później e, udało mi się poprawić czas, i, i mój pierwszy jakby e, wyjazd za granicę zakończyłem e, e, na drugim miejscu wyścig. Wtedy e, popełniłem błąd, e, ale na błędach się człowiek uczy. E, ale wracając do aspektu pozytywnego, to był taki, że e, praktycznie do tego momentu e, ja sobie nie zdawałem sprawy. E, i nie miałem żadnej presji, ale też nie zdawałem sobie sprawy z tego, co ja robię. Jako dzieciak dla mnie to była zabawa, pasja, hobby i tak naprawdę myślę, że to było moje duże szczęście, gdzie robiłem to, co chciałem, to, znaczy to co, co lubiłem. Robiłem to z dużym uśmiechem. Startowałem później w, naj, w naj najtrudniejszych, najważniejszych e, zawodach e, w świata w kartingu, e, ale bez żadnej presji, bez też, e, a nawet wręcz przeciwnie. E, zawsze mi podkreślałem, że mogę coś robić lepiej, że, że muszę się starać być lepszym. E, I jakby ta droga przez e, przedszkole wyścigowe e, przeszła właśnie w takim stylu. E, później przez trzy lata startowałem w Mistrzostwach Włoch, Niemiec, E, obydwa, e, jakby, mistrzostwa wygrałem. E, zresztą uważam, że jednym z naj, moich największych sukcesów e, kartingowych i nie tylko, e, można powiedzieć, takim pierwszym, najważniejszym sukcesem było wygranie Mistrzostw Włoch w 1998 roku. E, I m, dlaczego jest ono tak szczególne dla mnie? Ponieważ byłem pierwszym cudzoziemcem, który udało się wygrać, któremu udało się wygrać Mistrzostwa Włoch, e, pokonując wszystkich, nie tylko Włochów, ale no, wszystkich kierowców na świecie. I oczywiście później dalsze szczeble, formuły i nie tylko. Były też gorsze momenty, jak oczywiście w każdym, i w życiu sportowym, i też codziennym, w życiu prywatnym. Bo mówiłeś o tych słabszych i lepszych momentach Twojej kariery, ale zanim do tego, to powiedz w ogóle, jak się przygotowujesz na co dzień, jak się przygotowujesz do wyścigu, do rajdu, jak się koncentrujesz, jak się nakręcasz, jak się motywujesz do tego. I jak się, no właśnie, skupiasz na celu, jak to zrobić, żeby nie dać się na przykład wciągnąć żadnym złym emocjom? Wyścigi są kojarzone z, tak, z niedzielnym wyścigiem. Tak naprawdę aspekt przygotowań jest dosyć skomplikowany. Po pierwsze, co jest bardzo skomplikowane w naszym sporcie, to to, że nie trenujemy na co dzień. E, czyli jakby szanse, że jesteśmy w środowisku, w którym tak naprawdę na co dzień jest naszym życiem, czyli sport, E, powiedziałem życiem, ponieważ tak naprawdę wszystko, co pomiędzy tymi weekendami, e, to jest okres przygotowawczy do następnego jakby wyścigu, do następnego wydarzenia. W wieku dziecięcym była to tylko zabawa. E, jakby w wieku nastolatka, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że e, już nie jest to tylko hobby, zabawa, e, ale też coś więcej, e, bardzo często dajesz na siebie, nadajesz na siebie presję. E, ja uważam, że byłem zawsze. Mocno stąpającym kierowcą, i też osobą po ziemi, e, oczywiście stawiałem sobie zawsze wysokie cele, e, ale nigdy jakby e, nie pozwoliłem tym negatywnym jakby emocjom, czy też presji, e, żeby wywołały mnie negatywne emocje. E, nie ukrywam, że stres momentami jest duży, jednak e, e, jakby nie na co dzień niecodziennie nie jest szansa startowania z pierwszego rzędu w wyścigu Formuły 1, czy też e, nawet w kartingu, walczenia o tytuł mistrza świata, e, ale jakby z wiekiem i z doświadczeniem to wszystko staje się e, normalnością I, i pamiętam nawet okres kiedy w Formule 1 e, e, po raz pierwszy startowałem w Bahrajnie z pole position, czyli e, w pierwszym miejscu. E, był to 2008 rok i już miałem e, parę wyścigów, kilkadziesiąt wyścigów na swoim koncie. I jakby emocje, które mi towarzyszyły e, wtedy były zupełnie inne niż na przykład jakbym startował pięć pozycji z tyłu. E, I tak naprawdę daje tu dużo sporo do myślenia, czemu to się dzieje, ponieważ jest to dokładnie to samo zadanie. Ale sam fakt dojazdu e, i jakby postawienia swojego bolidów e, na pierwszym miejscu, gdzie z reguły jakby przed samym zapaleniem i zgaszeniem się świateł zawsze widziałem kilka bolidów przed, przed sobą lub nawet kilkanaście zdarzało się. E, nie mając nikogo, jakby sam sobie e, zbudowałem niekoniecznie e, presję. Oczywiście później jakby człowiek się uczy. Na co dzień oczywiście poświęcam mnóstwo czasu mojej e, pasji, ponieważ uważam się za e, dużego szczęściarza. E, wykonując jakby, albo inaczej, że moja pasja się przekształciła też w moją pracę. Myślę, że e, nie ma nic lepszego w życiu niż wstawanie rano, i pójścia do pracy, ale praca, która jest swoją pasją, która daje ci satysfakcję, oczywiście, jest sporo wyrzeczeń, daje ci też w kość. Jakby jest to sport no, niebezpieczny, ryzyko jest, niebezpieczeństwo jest, zresztą sam jakby na tym się przekonałem, ale jakby ta pasja do tego sportu, która no, już jakby zakwitnęła 30 lat temu. Nigdy, nigdy jakby mnie nie opuściła i w trudnych chwilach myślę, że właśnie ta pasja, w tych najtrudniejszych chwilach, myślę, że ta, ta pasja zawsze mi dała dodatkowy taki bodziec i napęd i dodatkowych oktanów w mojej krwi, żeby, żeby się nie poddawać i iść do przodu. Co czujesz, gdy przegrywasz? Gdy, co robić by pozbyć się tych złych emocji? Bo mówiłeś już o, o, o presji, którą trochę sam sobie też nakładasz, ale co w tych gorszych momentach? W moim życiu zawsze e, stawiałem na swoim pierwszym miejscu jakość mojej pracy i jakość e, wykonania mojego zadania. E, ponieważ bardzo często e, w motorsporcie i w mojej, w mojej drodze do motorsportu e, e, wyniki e, tak naprawdę są bardzo fajne, ale bardzo często wykonałeś lepsze, lepsze zadanie, a skończyłeś wyścig na ósmym miejscu niż nawet kiedy e, wygrywałem wyścig oczywiście w Kanadzie, w Formule 1. Wygrałem wyścig, i myślę, że pojechałem, pojechałem perfekcyjny weekend, ale nie był to może mój najlepszy weekend w mojej karierze. Pamiętam taki wyścig w Fuji, kiedy skończyłem na drugim miejscu, ale też pamiętam wyścigi, gdzie byłem na ósmym miejscu, i jakby to był, powiedziałem sobie w niedzielę po wyścigu, że mogę być zadowolony z samego siebie. Chociaż muszę się przyznać, że mój charakter, jakby dążenie do stawania się lepszym kierowcą. Jakby spowodował, że bardzo e, mało razy wracałem do domu zadowolony w 100%. E, i, I można powiedzieć, że e, zawsze dużo wymagałem o, od siebie. E, I e, z jednej strony, teraz patrząc, e, pewne momenty myślę, że mogłem sobie bardziej pozwolić na luźniejsze podejście i cieszyć się bardziej e, osiągnięciami. Z drugiej strony, jak popatrzę na pewne momenty w mojej karierze i w moim życiu, e, ponieważ e, tak naprawdę moje życie na co dzień jest e, moim życiem sportowym. E, myślę, że właśnie ten charakter i, i, i to dążenie, i ta trochę twarda głowa e, pozwoliła, że, że kontynuowałem moją karierę i też kontynuowałem moją przygodę e, i moją pasję. No dobra, a co się myśli, gdy. Myślę o Le Mans teraz. Co się myśli, gdy na ostatnim okrążeniu Le Mans traci się m, zwycięstwo? Jak takie sytuacje przekuć w coś dobrego? Bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że była to taka porażka, która zabolała cię najbardziej, która najbardziej cię wkurzyła, zasmuciła. To jest tak. Le tak. E, w ogóle e, muszę przyznać się szczerze, że Le Mans i e, e, cały jakby weekend, nawet nie weekend, ponieważ tak naprawdę wydarzenie trwa ponad 10 dni, E, budziła u mnie sporo pozytywnych emocji. E, Zapałem się na tym, że jak jechałem na wyścig, czułem emocje, e, których już dawno, w, jakby w moim życiu nie, nie czułem. Takiego dziecka, który jedzie na e, coś, co e, budził niego szacunek. E, z drugiej strony e, takie emocje dzieci dziecięce, e, bardzo takie naturalne. I e, doszedłem do wniosku, ponieważ sporo analizuję. To, co dzieje się w mojej głowie i dlaczego. E, dawniej myślę, e, ukrywałem sporo emocje, e, Po wypadku sporo, jakby, pracowałem nad e, moim, e, moją osobą, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. E, I myślę, że pozwoliło też mi zrozumieć samego siebie dużo lepiej i jakby analizować to, co się dzieje w mojej głowie. E, a czasami e, złapałem się na tym, dawniej, że po prostu próbowałem. Jakby pozbyć się emocji, czy też pozytywnych, czy też negatywnych. Teraz po prostu je próbuję analizować, i, i jakby y, robić chłodną analizę, i, i, i próbować polepszać samego siebie. O. A już nie tylko jako kierowca, ale też jako e, po prostu Roberta. E, Leman było, tak jak powiedziałem, bardzo pozytywnymi emocjami, oczywiście skończyły się negatywnie. E, I jak byłem, Mile zaskoczony tymi pozytywnymi emocja, emocja, emocjami. Jak jechałem na wyścig w trakcie weekendu, tak byłem e, bardzo zaskoczony tego, jak ta przegrana znaczy przegrana trudno nazwać no tak, oczywiście przegrana ponieważ nie dojechaliśmy utrata wygranej e, wywołała u mnie e, takie emocje, których nie spodziewałem się. Emocje e, z jednej strony e, takie jakby smutku, z drugiej strony może świadomości tego, że e, wymknęło się coś, co tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, a nawet nie ma e, może mogę mieć, nie, mogę mieć, już nie mogę mieć już możliwości, e, że, że to się znowu wydarzy, tak? że ja będę w stanie wygrać Leman. Oczywiście już nigdy nie będę w stanie wygrać Leman w swoim debiutanckim wyścigu tam. E, Le Mans jest jedno raz w roku. E, okres przygotowawczy jest bardzo długi, i myślę, że właśnie to wszystko, ta świadomość tego, że poświęciłeś bardzo dużo czasu, e, bardzo dużo energii, ta świadomość tego, że jest to coś specjalnego, e, i nie tylko myślę, że dla mnie, ale też dla ogólnie e, sportu samochodowego w Polsce, e, mieć zwycięzcę tak historycznego wyścigu byłoby to e, coś szczególnym. Sam wspomniałeś już o wypadku. Powiedz, powiedziałeś, że ten wypadek Cię zmienił. To jak oceniasz siebie z tego Roberta sprzed wypadku i tego Roberta teraz? Skoro już popracowałeś nad sobą, to, to co się zmieniło? Yy, znaczy myślę, że po pierwsze nie można porównywać okresów. Ja myślę, że z aspektu sportowego z roku na rok sytuacja się zmienia. Tak naprawdę kiedy mówię, że Pracowałem nad sobą, zmieniłem się i w pewnych momentach nawet nie poznawałem siebie. E, bardziej tutaj chodzi po prostu o, o mnie jako nie kierowcę, a, a człowieka na co dzień. E, pewnych rzeczy nie rozumiałem. E, co, tak naprawdę, e, oczywiście ten okres powypadkowy był, e, można powiedzieć, skomplikowanym i to łagodnie powie można powiedzieć, e, określając, że był to skomplikowany okres. E, sporo się działo, e, było sporo walki. Było też sporo momentów, gdzie tak naprawdę e, wszystko e, zniknęło, tak? Ponieważ e, kiedy mówimy, że poświęciłem 99% mojego życia dla swojej pasji, to tak naprawdę w, w przeciągu ułamki sekundy e, ta pasja jakby została, ale nie było wiadomo, czy ja będę mógł dalej po prostu e, wykonywać i spełniać swoją pasję, ale sport jest stylem życia. Kiedy nagle brakuje Ci tego sportu i nie wiesz dokładnie, co, co przyniesie los, jak sytuacja się rozwinie, tak naprawdę grunt, który według mnie miałem bardzo stabilny, nagle okazało się, że pod nogami nie jest aż tak stabilnie, a sytuacja jest bardzo niepewna. E, jakby przechodząc już przez ten okres e, rehabilitacji, operacji, e, trwało to kilkanaście miesięcy, e, zawsze doceniałem, jakby bycie i robienie czegoś e, po cichu. E, tak naprawdę zniknąłem z, z radarów, e, zaszyłem się u siebie, e, robiłem to, co oczywiście było mi mówione, ponieważ e, znalazłem się w sytuacji, w której. Miałem zerowe doświadczenie. Teraz nigdy w życiu bym jakby nie, nie był w stanie pomóc. I czy też nie czuję się na siłach, żeby komuś mówić, jak ma wychodzić z trudnych sytuacji, ale, ale myślę, że jest ważne, żeby się nie poddawać. Były momenty, gdzie byłem bardzo blisko tego, że może nie poddania się, ale po prostu. Moja głowa nie, nie akceptowała to, jakim ja jestem. Jakby e, mój mózg, mój umysł, e, jakby nie akceptował mojej ręki, e, tego, że mam pewne ograniczenia, tego, że e, większość rzeczy nie mogę robić tak, jak robiłem, tylko muszę po prostu zacząć je robić od nowa. E, spróbować znaleźć e, nowe drogi. Okazało się, że w tym okresie trzech lat. Sporo się zmieniło w mojej głowie, jakby charakteru. Sporo rzeczy bardziej mnie teraz wywołuje u mnie emocje i myślę, że to jest fajne i dobre w życiu codziennym. W sporcie na wysokim poziomie niekoniecznie, jeśli mam być szczery. Bardzo, bardzo dużo razy myślę, że ta jakby twarda skorupa, którą zawsze miałem. E, I twardy charakter, który trochę został, ale jakby e, są wydarzenia, które, e, kiedy jesteś e, sportowcem no, na najwyższym poziomie e, bardzo ważna jest stabilizacja, i bardzo ważne jest, jakby, znalezienie swojego takiego tunelu. E, tunelu, który pozwoli Ci osiągać Twoje e, sw cele, e, dochodzić do Twoich celów. I jakby Ochrania Cię od tego, co jest momentami nawet mogę powiedzieć niemiłe co powiem, ale jakby izoluje Cię od rzeczywistości. Rzeczywistości, która oczywiście świat jest piękny, ale kiedy poświęcasz całe swoje życie i startujesz, tak jak w moim przypadku Formie 1, ale w przypadku innych sportowców na najwyższym poziomie, w najważniejszych imprezach, czasami po prostu trzeba być. Trzeba po prostu myśleć o samym sobie i, i tylko o sobie, e, co nie jest fajne. E, nie, myślę, że nie jest fajne dla osób, które cię otaczają. E, czasami może być też bolesne, e, ale myślę, że to daje naj, największą gwarancję tego, że wykonasz swoje zadanie najlepiej. To powiedz jeszcze na koniec, jakie jeszcze masz marzenia? Co jeszcze chcesz osiągnąć? Czy już uważasz, że osiągnąłeś na tyle dużo, że jesteś właśnie taki spełniony? Zawodowo czy jeszcze gdzieś tam? Nie, nigdy się nie czułem spełniony zawodowo. Zawsze myślałem, że mogę zrobić rzeczy lepiej, że mogę być lepszym człowiekiem, lepszym Robertem, lepszym kierowcą, lepszą osobą. I myślę, że to się nigdy nie zmieni. Jedna rzecz, czego nie mogę zmienić, to jest cofnąć czasu. W życiu sportowca są okresy. Okresy, które w których się znajdujemy, nad którymi pracujemy. Czasami znajdujemy się też przez przypadek, przez szczęście, czasami przez pracę. Czasami wykorzystujemy te momenty, czasami te momenty przechodzą bardzo szybko i mijają, i niestety nie wyłapaliśmy maksimum jakby z danej sytuacji. Ale co jest najważniejsze, to jakby wyciągnąć wnioski. I myślę, że Każdego dnia um, ja jako kierowca e, mogę się czegoś nauczyć, ale przede wszystkim każdego dnia jako człowiek mogę się czegoś nauczyć, dlatego też e, może marzenia w sporcie umówmy się, e, kiedy startujesz w Formu 1 i e, wchodzisz na najwyższy jakby poziom wyścigów w Formule 1 na najwyższy szczebel, kiedy jest, walczysz o z czołowymi kierowcami na świecie, e, Trudno jest o czymś większym marzyć, e, jeśli chodzi o, o, o sport. Oczywiście życie prywatne są marzenia, e, może nawet nie marzenia, tylko po prostu cele. E, jeśli chodzi o, o sport, e, no to umiem się, że pojawił się wątek Le Mans. E, Mam szansę pojechania na Le Mans w tym roku i mam nadzieję też w przyszłości. E, dlatego chciałbym wygrać Le Mans i chciałbym e, mieć szansę jakby cofnąć ten czas, mimo że nie da się go cofnąć i przejechać te dwie i pół minuty dłużej, żeby, żeby wygrać ten, naj, można powiedzieć, najtrudniejszy wyścig 24 godziny na świecie. Dziękuję. Dziękuję.